Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No cóż, może nie odczytałem maila i przez to straciliśmy dofinansowanie na budynki w WTF City, ale spokojnie, co mój głów to nie jeden. Where's my money? No cóż, nie przeczytałem kiedyś tamtego maila, jednakże słuchajcie, udało mi się zawrzeć fantastyczny deal. Otóż dogadałem się z jednym Bułgarem i zamówiłem ogromną liczbę klocków za no, relatywnie małą kwotę, więc wszyscy powinni być zadowoleni, no bo zaraz przyjedzie do miasta dostawa. No, policjancie, przesuń się stąd, bo zaraz będzie tutaj dostawa nowych klocków do miasta. Jaka dostawa? Dostałem tutaj rozkazy, żeby jakby udrożnić ulicę, bo zaraz przyjadą budynki, ale nie żadne klocki. Jak budynki? To są klocki, ty niedouczony ministrancie, znaczy policjancie, to są klocki. Rozkazy były wyraźne, to ma być jakiś budynek, więc nie wiem, w takim razie mamy jakieś tutaj nieporozumionko. No to w takim razie pa! O, dostawa, właśnie widzę, przyjechała, czekaj, wait for it. Widzisz? Mówiłem, luźne klocki. Co się tutaj wyrabia? Wstaję sobie rano, no bo otóż stwierdziliśmy, że Trump nie ogarnie tutaj całego tego, wiecie, zgiełku z tymi ministrami, więc zaczęliśmy jakby te wybory robić przedwyborczo. Więc ja się mianowałem ministrem budownictwa, znaczy infrastruktury, ale to było zbyt ciężkie słowo, więc budownictwa. Miała być dzisiaj dostawa nowych budynków do miasta, a tymczasem ten nasz prezydent zastawił całe wejście. Prezydencie, miała być dziś dostawa budynków do WTF City, teraz oni nie przyjadą. Jakich budynków? Co ty pleciesz? Nie było hajsu na budynki, bo jakiś niedouczony mój doradca, którego wtedy zresztą nie było, nie przeczytał maila i dogadałem się z kimś innym. Jak z kimś innym się dogadałeś? Przecież mieliśmy już jakąś pulę budynków, która mogła wjechać do miasta. Jaką pulę? Ja nic nie wiem, przecież mnie nie było w poprzednim sezonie. No tak, w poprzednim sezonie to ja mieszkałem sobie w lesie, ponieważ cóż, z mojej poprzedniej krainy tak jakby troszkę mnie wywalono, więc skąd ja miałem wiedzieć na litość klockowską, że jakieś budynki tutaj już macie, istnieją. Typie, where's my money? No to super. Teraz nie mamy już tych budynków, które mieliśmy, dodatkowo mamy dość duży bajzel na wjeździe do miasta, no i co teraz? Co teraz ja mam z tym zrobić? Jak to co? Wybudujemy oborę! Coraz częściej wątpię w tego prezydenta. On ma różne dziwne pomysły. Ale oborę? Czemu oborę? Musimy wybudować oborę! Bez obory to tu się nic nie odbędzie! Ale prezydencie, właściwie czemu w ogóle oborę? No jak to? Bo idą wybory. A u mnie w kraju się zawsze mówiło. Idą wybory, idź do obory. Jak to? To u was tak nie ma? U was się nie składa jakby wyborowych głosów w oborze? Co za dziwny kraj, Jesus Christ, gdzie ja trafiłem? Tyle się jeszcze musicie nauczyć, że to głowa boli. Where's my money? Ten prezydent chodził i tylko gadał non-stop. We make WTF City great again. No i mówił, daj mnie te kloczki. A ja mówię, ja Bułgari jestem. No ale on mówi, daj mi te klocki. No to mu dałem, a teraz nie chce mi dać pieniędzy. Wola Boga, kiedy my to uprzątniemy? Jak my to uprzątniemy? Przecież to jest już na levelu nieuprzątywalnym. Spokojnie, zbudujemy z tego zaraz oborę, zrobimy sobie wybory i będzie piękne. Make WTF City great again. Martwię się tylko jedną rzeczą. U nas w tym poprzednim kraju, jak coś się wzięło Bułgarom, to nie trzeba było im nic dawać. A tu jakoby jest prawo, że będę musiał spłacić tego Bułgara. Ha, tu się robi problem. Typie, where's my money? No i super. Ja też co prawda jestem z Bułgarii i znam tamtego typa. To jest krętacz. On te klocki to wziął ze szrotu. To je, nie wiem, czy cokolwiek z tego wybudujemy. Tutaj tak naprawdę jest wszystko. Tu jest cały syf tego wszechświata.
a nawet ludziki, też syfowe zresztą. Więc on to wziął zdecydowanie ze szrotu. Gdyby ktokolwiek zapytał mnie, ministra budownictwa, o zdanie, byłoby zupełnie inaczej. No dobra, temat zrobił się troszkę poważny. Bułgar chce pieniądze i przed chwilą słyszałem, jak dzwonił po jakichś kolegów i ja nie wiem, czy hello guys, give me two bazookas and two bombas, to dobra wróżba dla mnie. Wydaje mi się, że chyba muszę na chwilę wyjechać z tego kraju. Ten typo, jak mi nie da hajsu za klocki, to się skończy dla niego bardzo źle. Dobrze, prezydencie, w takim razie co my tutaj mamy teraz robić, co? Wiesz co? Ja muszę się zastanowić. Muszę na chwilę wyjechać, zaraz wrócę. Tu macie klocuszki, no słuchajcie, no zbudujcie z tego oborę i zrobimy wtedy wybory. Dobre, nie? No, to ja zaraz wracam. Daję mu jeszcze 3 minuty na oddanie mi hajsu, a potem I give my bullet to him. Uciekać, 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 o, uciekać, 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 uciekać.